No, witam tu wszystkie nowe osoby, które pojawiły się po wywiadzie, którego udzieliłam Karolowi Paciorkowi na kanale Imponderabilia, ale niezależnie od tego wywiadu, ja tutaj, teraz, w tym momencie podsumuję w ogóle 2020 rok, jak u mnie wyglądał, co się działo, więc dla jednych będzie to powtórka z rozrywki, dla drugich trochę poznanie mnie lepiej. Zapraszam. Rok 2020 zaczęłam z poziomu bardzo trudnego. Byłam absolutnie wykończona. Pamiętam w ogóle ten czas właśnie noworoczny, świąteczny. Byłam wrakiem człowieka, w sensie energetycznym. Byłam absolutnie zmęczona procesem, który się dział przez wiele miesięcy, może nawet i lat. Tym, że w listopadzie zeszłego roku jakby w ogóle zrezygnowałam z kościoła katolickiego, z bycia w nim. Kosztowało mnie to bardzo, bardzo wiele. Właśnie o tym z Karolem rozmawiałam, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście tego wywiadu, to zarezerwujcie sobie 2,5 godziny na taką, no niejedną kawę. Jeżeli jesteście oczywiście ciekawi tego procesu, jak to wyglądało u mnie. Od listopada 2019 roku, także nie wypowiadałam się w ogóle na żadne tematy związane z jakąkolwiek wiarą czy religią. I początek 2020 roku to był dla mnie naprawdę początek. Pod koniec jeszcze 2019 roku zaczęłam publikować pierwsze filmy o książkach i 2020 stał się taką czystą kartą. Czym ja się teraz będę zajmować na YouTubie? Co ja będę robić? O czym będę mówić? Zupełnie naturalnie tymi głównymi moimi tematami stały się książki, zdrowie psychiczne, moje doświadczenie psychoterapii, o której nagrałam całą serię. Więc w styczniu małymi krokami, trochę podsumowując książki z 2019 roku, trochę na Instagramie, także rozmawiając z Wami, zaczęłam coś dla mnie zupełnie nowego. Rozpoczęłam serię comiesięcznych podsumowań przeczytanych książek i ku mojemu zaskoczeniu wiele osób tę serię ogląda, wiele osób tę serię lubi. To jest dla mnie super, ponieważ ja w ogóle ją uwielbiam. W lutym zdecydowałam się na nagrywanie filmów 2 razy w tygodniu, więc było tych filmów więcej. Chciałam tak, żeby zintensyfikować ten message do świata, że tutaj są teraz takie tematy. W lutym także skończyłam 30 lat. Opowiedziałam o kolejnych doświadczeniach, jeżeli chodzi o psychoterapię, także o najtrudniejszych momentach w psychoterapii oraz o wysokiej wrażliwości. I to był też dla mnie osobisty taki przełom. Marzec i kwiecień to była taka systematyczna praca, kolejne filmy na te tematy i trochę moje zwątpienie, czy to ma sens. A w maju rozpoczęłam serię live'ów na Instagramie z różnymi twórczyniami i twórcami instagramowymi, YouTube'owymi o czytaniu, o książkach, nie tylko o tym, o tytułach książek, ale także o tym, co rozumiemy przez czytanie, co czytanie nam daje. Więc tak starałam się o dużo większej ilości tematów niż samo stricte czytanie, rozmawiać z moimi gośćmi. 20 tych rozmów wciąż możecie odsłuchać, obejrzeć w moim Instagram TV. W czerwcu nagrałam filmik, który dużo mnie kosztował, był bardzo trudny w ogóle, możecie się chyba domyślać. Chodzi o filmik o tym, jak terapia wpływa czy może wpływać na trudne relacje z rodzicami. Dzięki Waszym komentarzom, dzięki Waszym doświadczeniom, którymi także się podzieliliście na Instagramie, nagrałam taki filmik trochę o moich doświadczeniach, trochę o takim ogólnie schemacie, jak zmieniają się relacje dorosłych dzieci z rodzicami, kiedy dorosłe dzieci te relacje już no, zaczynają na nią inaczej patrzeć, między innymi dzięki psychoterapii właśnie. W lipcu nagrałam taki filmik o tym, o czym nagrałabym kanał, o czym mój kanał byłby, gdybym teraz go rozpoczęła, gdybym w ogóle teraz rozpoczęła swoją działalność na YouTubie. Myślałam, że to wystarczy, że to będzie takie subtelne danie sygnału, że nie jestem już związana z kościołem. Bo od listopada przez te wszystkie miesiące dostałam wciąż pytania o to, czy jeszcze jestem wierząca, czy chodzę do kościoła. Frustrowało mnie to, bardzo mnie to frustrowało i to jest trochę takie doświadczenie, jak po zerwaniu jakimś bardzo trudnym z facetem i cały czas jesteś o niego pytana. Nie jest to miłe, nie jest to fajne, ale no jest to konsekwencja tego, że się o czymś mówiło publicznie. W sierpniu w Tygodniku Powszechnym ukazał się mój reportaż, ale nas zbaw ode złego, o magicznej religijności i o lęku, tak naprawdę o manipulowaniu
lękiem w niektórych środowiskach w Kościele katolickim, lękiem przed szatanem, przed demonami. Jakby jak kształtuje się w ten sposób, jak plastelinę niemal, psychikę, osobowość osoby dorastającej w takim lęku, w takim klimacie. Z Karolem także o tym tekście rozmawialiśmy i jeżeli jeszcze go ktoś z Was nie czytał, to oczywiście linki znajdziecie w opisie. W międzyczasie na moim Instagramie, kiedy tutaj na YouTubie co tydzień pokazywały się kolejne filmy, na moim Instagramie, na moim Instastory bardzo dużo się działo. Rozmawialiśmy o trudnych problemach społecznych i udało się zbudować taki dialog, który nie jest zero-jedynkowy. Bo kiedy na przykład rozmawialiśmy o takim temacie jak klasizm, to bardziej rozmawialiśmy o naszych emocjach wokół niego, co to znaczy, co to nie znaczy, czy kiedyś się z tym spotkaliśmy, co spodziewamy się, że to znaczy. Rozmawialiśmy też o paradoksie tolerancji Karla Poppera, czyli moim takim filozoficznym odkryciu tego roku. I jak bardzo pomogła mi ta argumentacja i opis Poppera, chodzi o to, że dbanie o tolerancję polega na tym, aby nie dawać głosu osobom nietolerancyjnym, ponieważ jeżeli głos będzie miała osoba tolerancyjna i osoba nietolerancyjna, to wtedy ta osoba nietolerancyjna będzie wykluczać osoby inne po prostu, więc tolerancji de facto nie będzie. Ale rozmawialiśmy także o przemocy domowej, czy to psychicznej, czy fizycznej, o emocjach, o trudnych emocjach, takich jak wstyd czy złość. Zresztą i na Instagramie, i na kanale o tym rozmawialiśmy. A w październiku wybuchł strajk kobiet. I poczułam, że to jest ten moment, w którym ja mogę wreszcie powiedzieć jakby otwarcie o tym, że od listopada nie jestem w kościele, nie jestem z nim związana. I oczywiście strasznie się tego bałam, nie chciałam tego robić. Wiedziałam, że to znowu, że znowu spotkam się z tym, czego w ogóle nie chcę w moim życiu i na co nie ma mojej zgody. Bo moim największym zwycięstwem nie jest, wiecie, jakieś odejście z kościoła, czy tam, nie wiem, cały czas krytykowanie kościoła. Moim największym zwycięstwem, że ja jestem totalnie od tego niezależna i że to mnie nie dotyka, że to mnie nie dotyczy, że to jest poza mną, ale strajk kobiet wydał mi się taką okazją jedną na milion, bo nie wiedziałam, kiedy znowu będę mieć na to siły psychicznie i kiedy znowu tak sytuacja po prostu będzie wokół, która mi trochę w tym pomoże. No i nagrałam filmik, przepraszam Was. Od tego czasu rzeczywiście troszeczkę na Instagramie te tematy wróciły, ponieważ to, co także atmosfera i temperatura tak naprawdę społeczna wokół kościoła bardzo się podniosła. Bardzo uwalniające i super, po prostu wspaniałe było to, że po publikacji tego filmu, przepraszam Was, i po publikacji posta na Instagramie po raz kolejny i jakby dogłębnie, mam wrażenie, przefiltrowała się społeczność na moich kanałach. Więc nowe osoby przychodziły, inne osoby odchodziły i tak naprawdę przez wiele miesięcy tego roku no, to była taka stagnacja i to było w pewien sposób demotywujące, ale z drugiej strony ja byłam już tak i tak zmotywowana, że wiedziałam, że muszę to przetrwać, że trochę zaczynam od początku swoją działalność. A październik był tutaj bardzo przełomowy, bo nareszcie poczułam się jakby silna, poczułam siłę, żeby otwarcie powiedzieć, co myślę i co czuję. W listopadzie zaadoptowaliśmy kota, który sobie teraz śpi, więc nie będę jej podnosić. I bardzo się ucieszyłam, kiedy tak pozytywnie odebraliście film o czterech trudnych decyzjach, które podjęłam. To był film we współpracy z marką Volvo Car Poland. I bardzo się stresuję zawsze przed każdą współpracą. Bardzo staram się, żeby to było dla Was wartościowy materiał. Ale tutaj aż byłam zaskoczona, jak pozytywnie odebraliście ten film i pewnie bym go nie nagrała, gdyby nie współpraca, a okazał się także takim kolejnym elementem opowieści, takiej bezpośredniej, otwartej opowieści o moich doświadczeniach. Przyznam, że jest to bardzo komfortowe, no, skupić się na książkach, czy nawet na doświadczeniu takim ogólnym psychoterapii, a trochę zdystansować się od swoich własnych doświadczeń takich życiowych i staram się jednak to robić, żeby siebie chronić i żeby chronić swoich granic. Nie wiem, dlatego nie ma mojego męża praktycznie w moich mediach społecznościowych, gdzieś tam bardzo, bardzo rzadko. Jest mi dobrze z tym, że nie ma tutaj mojego życia stricte
prywatnego, ale uczę się to wyważać, żeby także nie była to skrajność, jakaś taka ucieczka i zasłanianie się książkami czy tam innymi rzeczami. Mam nadzieję, że w przyszły rok to będzie kolejny jakby krok w szukaniu, odnajdywaniu złotego środka, tak żeby się dobrze, komfortowo czuć, a jednocześnie żeby dzielić się z Wami doświadczeniami czy opowieściami dla mnie ważnymi. No i wreszcie grudzień. W grudniu, poza tym, że na Instagramie i w ogóle w takim katolickim internecie wybuchnęła ogromna afera, ponieważ kobiety zaczęły krytykować, publicystki zaczęły krytykować wypowiedzi takiego autorytetu katolickiego, pana Jacka Pulikowskiego, który od lat tak naprawdę szerzy kulturę gwałtu oraz wygłasza w różnych kościołach i w takich różnych katolickich miejscach swoje zdanie o tym, że właśnie kobieta nie powinna odmawiać mężowi, jedynie może go uprosić o to, aby on łaskawie odpuścił jej seks. No jest to dramat i dla osób spoza kościoła w ogóle jest to trudne do wyobrażenia sobie i spotkanie się z tym, że to jest real. Tych ludzi wybuchnęła ogromna afera. Część tych publicystek to były także moje bliskie koleżanki czy przyjaciółki, więc nie mogłam nie stanąć jakby po ich stronie, bo zostały absolutnie zmiażdżone, ich wypowiedzi często zmanipulowane i to, co się działo, tak naprawdę pokazuje mi to, co ja przeszłam w 2019-2018 roku w tym świecie internetowym, publicystycznym Kościoła katolickiego i w ogóle tego świata wiary i religii. Jest to straszne. Jest to straszne być tak atakowaną, tak wykluczaną, tak wyszydzaną, no zupełnie niemerytorycznie. Dlatego zabrałam głos po prostu na moim Instagramie, idąc za tymi hasłami, które towarzyszyły nam na strajku kobiet, czyli nigdy nie będziesz szła sama, niezależnie od tego, jaki masz światopogląd, gdzie jesteś, niezależnie od tego, czy się różnimy, czy jesteśmy bardzo do siebie podobne, nie będziesz szła sama. Wspieranie się nawzajem kobiet jest dla mnie w ogóle jedną z podstawowych wartości i będę wspierać kobiety, które są niszczone tak naprawdę przez seksistowskie, szowinistyczne środowiska, a tak było w tym przypadku. Więcej o tej aferze znajdziecie na moim Instagramie, w Instastory zapisane. No i po tych wszystkich emocjach. Zaraz po świętach na kanale Imponderabilia Karola Paciorka ukazał się wywiad ze mną o odejściu z kościoła, jak to wygląda, także o moim doświadczeniu procesu w sądzie biskupim po podzieleniu się z Wami tak naprawdę na kanale historią o molestowaniu w kościele. To moją historią, którą nagrałam prawie 2 lata temu. Ogrom wsparcia, to jest to, co wciąż otrzymuję. Jestem już dzięki temu roku, dzięki tej pracy w tym roku, jestem w tym momencie w miejscu otoczona przez ludzi z mojego świata, że tak powiem, perspektywy patrzenia na świat. Jestem wśród osób, które mówią tym samym czy podobnym językiem co ja i jakby mamy podobne kody rozumienia rzeczywistości oraz postrzegania jej. Jest to niesamowicie uwalniające. Po doświadczeniu kilku lat cały czas borykania się z przekręcaniem, przeinaczaniem, trywializowaniem moich wypowiedzi, nareszcie mam poczucie, że trafiam do odbiorców, którzy słyszą, co ja mówię, że jakby my mówimy tym samym językiem. Wiem, że ogromną wartością jest dzisiaj wychodzenie spoza baniek i tak dalej. Ja osobiście byłam poza moją bańką przez wiele lat. Wychodziłam poza tą bańkę, a w pewnym momencie stałam się takim symbolem między bańki. Jest to straszne miejsce. Jest to miejsce, w którym nigdy nikomu nie życzę być, ponieważ żeby w ogóle funkcjonować w tym momencie, w tej sytuacji w Polsce, uważam, że trzeba być bardzo głęboko w swojej bańce. Oczywiście warto z niej wychodzić, oczywiście warto rozmawiać, tworzyć dialog i tak dalej, ale przede wszystkim w swoim środowisku trzeba być u siebie. W tym roku, w tych wszystkich działaniach nie byłam sama. Miałam ogromne wsparcie moich przyjaciół, mojego męża, miałam ogromne wsparcie moich patronów. W tym momencie jest ich 158. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Razem z moimi patronami zrobiliśmy wiele live'ów, zoomów. Ich wsparcie, nawet takie w komentarzach, tam dyskusje alternatywne, oczywiście do tych publicznych, są dla mnie ogromnym wsparciem, ale wiele
wiele, wiele, wiele wsparcia otrzymywałam od wszystkich Was. Nie zapomnę, kiedy na grupie chyba w ogóle Poland znalazł się wątek ze mną w roli głównej, nie jestem na tej grupie, podsyłaliście mi screeny ze wspierającymi komentarzami, ponieważ po filmie, przepraszam Was, no możecie sobie zerknąć tam na komentarze, jak wyglądają, to tak wyglądały komentarze w stosunku do mnie przez ostatnie kilka lat, więc ja już jestem z tym oswojona, ale wiem, że dla wielu osób jest to szokujące, jak w jaki sposób się zwracają do mnie różne osoby chcące, nie wiem, ciężko im się po prostu pogodzić z tym, że ktoś z kościoła może odejść, że może zmienić zdanie. Te podsyłane przez Was w ilościach niesamowitych screeny, ale także Wasze komentarze wspierające, to jest, naprawdę bardzo tego potrzebowałam, bo był to dla mnie bardzo trudny rok. Ale czuję, że jestem teraz w bardzo dobrym miejscu, bardzo się cieszę, że to wszystko zrobiłam. Chciałabym, aby przyszły rok był rokiem takiego dobrego życia. Tak naprawdę temu dla mnie służyła i służy psychoterapia, żeby zbudować swoje własne, spokojne, mądre, wartościowe życie. Życie, w którym będzie dużo przyjemności, w którym będzie dużo radości, w którym będzie dużo satysfakcji i komfortu. To jest cel dla mnie. Nie zamierzam z nikim walczyć. Jeżeli mówię swoje zdanie, mówię tylko dlatego, że takie mam zdanie. Albo na przykład dlatego, że chcę kogoś wesprzeć, kto jest niszczony, upokarzany. Czasem dostaję od Was takie wiadomości: nie zgadzam się z Tobą do końca, czy nie zgadzam się z Tobą we wszystkim, ale dziękuję Ci za Twoją wypowiedź. Pamiętajcie, że ja nigdy nie oczekuję od Was tego, żebyście myśleli tak samo jak ja, żebyśmy mieli identyczne zdanie. Chcę tworzyć przestrzeń, w której możemy rozmawiać. Rozmawiać z szacunkiem wobec siebie, ale także wobec innych, bo zgodnie z paradoksem tolerancji Poppera, no, nie jestem otwarta na komentarze wykluczające i poniżające innych ludzi, ale nie o takich różnicach tu przecież mówimy. Absolutnie. Nie zgadzajmy się, miejmy różne zdania, miejmy różne perspektywy. Ja od Was bardzo dużo się nauczyłam. Między innymi nauczyłam się tego, że Jane Austen w oryginale pisze dużo bardziej zabawnie, z dużo lepszym humorem niż w polskim tłumaczeniu. Nauczyłam się naprawdę masę rzeczy od Was w tym roku i za to także mega Wam dziękuję. Czy Ty się przebudziłaś? Chcesz się przywitać, czy nie? Kończąc tę opowieść, kończąc to podsumowanie, zostawcie w ogóle w komentarzach pytania, jeżeli coś dla Was, nie wiem, nie jest jasne, jeżeli jesteście czegoś ciekawi, na pewno te pytania będą dla mnie inspiracją do nagrywania kolejnych filmów w nowym roku, w który wchodzę już z taką wolnością i z takim głębokim, wiecie, oddechem, z miejscem w sobie, bo jest już wszystko jasne, jest już wszystko wytłumaczone. Jeżeli oczywiście nie jest, to zapraszam Was do wywiadu Karola, zapraszam Was do obejrzenia filmu, przepraszam Was, do przeczytania mojego posta właśnie związanego ze strajkiem kobiet na Instagramie. No i koniecznie zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału. Możecie sobie kliknąć dzwoneczek, dzięki temu nie ominie Was żaden film. Oraz do zaobserwowania mnie na Instagramie i do zerknięcia w moje Instastory. Nagrywam je w tygodniu, w weekendy sobie odpuszczam, w weekendy odpoczywam. I szczęśliwego nowego roku Wam życzę, dużo lepszego, dużo zdrowszego. Zapomniałam w ogóle o pandemii wspomnieć w ogóle w tym roku. Tak dużo się działo, że nawet ta pandemia, przynajmniej w tej kwestii mojej działalności w internecie, schodzi na drugi plan, ale osobiście i tak dosyć dobrze ją przeżyłam, no, jestem w tej komfortowej sytuacji, więc na nowy rok dużo zdrowia, jeszcze trochę zdrowia i tego, żebyśmy jak najszybciej mogli się skutecznie zaszczepić i żyć z powrotem normalnie.